Hejka! Witam Was dzisiaj w 29 odcinku drugiego sezonu serii Sarah po szkole. Jest to chyba ostatni vlog z tej serii w tym roku szkolnym. Wiem, że nad tym ubolewacie, bo bardzo tą serię lubicie, ja też, no ale chyba jednak wolimy wakacje. No kto by się ze mną nie zgodził? W przyszłym tygodniu raczej już się w szkole nie pojawię, to znaczy jadę już do Kołobrzegu, do sanatorium, dokładnie jeszcze nie wiem kiedy, tak to jest przyszły tydzień, ale nie wiem kiedy jadę, bardzo ciekawie. Jeszcze muszę się wykwaterować z internatu, zanieść książki, bo tu mam pełno książek z biblioteki, także muszę je oddać, żeby mieć czystą kartę, załatwić taką kartę obiegową. I tak po prostu sobie czas szybko leci. W zeszłym tygodniu vloga nie było, bo no miałam usuwaną ósemkę. Przeżyłam. Jakoś, no, cierpiałam trochę, byłam opuchnięta pierwszego dnia, ale potem po prostu jakby się źle czułam i w ogóle cały dzień po tym usunięciu ósemki spałam. Może inaczej. 2 godziny w ciągu tego dnia do północy nie spałam, właśnie to do kolejnego ranka. Dzisiaj się musiałam urwać z fizyki z ostatnich 15 minut, bo musiałam załatwić sobie alergologa na jutro. Od tygodnia po prostu alergia mnie zżera, dosłownie. Po prostu chusteczki idą jedne za drugimi. Już w zeszłym tygodniu sobie kupiłam jakiś tam Otrivin do nosa na alergię, ale to podziałało, no ale alergia jest silniejsza niestety. Jakieś leki jem już tam moje, jeszcze dzisiaj od Kamile pożyczyłam, wzięłam tabletkę tam, Claritinę, no bo jest bardzo gorąco, w ogóle deszcz nie pada, no i te pyłki wszystkie latają, no i denerwują. I to nie tylko pewnie mnie, ale część z Was też, bo wiele osób niestety zmaga się z alergią, a te pyłki teraz to są już takie uciążliwe, że szkoda gadać. Dzisiaj jestem umówiona z koleżanką, z którą się poznałam swoją drogą na drugim etapie olimpiady przedsiębiorczości, więc nam się kontakt utrzymał. Fajnie, idziemy sobie zjeść do gruzińskiej restauracji. Już tam raz byłam i tam było mega dobre jedzenie, także dzisiaj trzeba to powtórzyć. I jak już pewnie zauważyliście, mam nowe pazury, tak zrobiłam sobie teraz ten weekend. To jest kolor 022 semilaka, miętowy. No i tu mam jeszcze na tym palcu syrenkę, także te pazury są takie piękne. I też się już trochę opaliłam, co może być po mnie trochę widać. Mam bardzo dużą różnicę między skórą tam, gdzie są normalnie spodenki, a resztą nóg. Po prostu jest takie czarne, a białe. Bo w zeszłym tygodniu sobie trochę spaliłam te nogi, potem też na słońcu trochę byłam, no i tak się podpiekam teraz z dnia na dzień. Aż mi wczoraj skóra tutaj z ramienia schodziła, ale już widzę, że jest okej. I dzisiaj też taka przebiewna koszuleczka. Po prostu w tym gorącu się nie da wytrzymać. Jeszcze większość warszawskich szkół skraca lekcje do pół godziny, no ale u mnie to raczej nie przejdzie i siedzimy no tyle, ile trzeba, ile jest w planie. Teraz mam chwilę, żeby się wykąpać. I jeszcze dzisiaj z Marcelą będziemy oglądały Czarne lustro, no bo Czarne lustro wyszło. No i wiecie, już w sumie jakby do nauki prawie nic nie ma. I sobie tak spędzamy wieczorki i trzeba było coś do jedzenia kupić. Także tutaj mamy jedzonko. Wiem, że to nie jest zbyt zdrowe, ale no raz na jakiś czas chyba można. Jeszcze teraz bardzo fajnie pomontowali bramki z wodą. Dobra, jedną bramkę taką widziałam, ale koło Pasażu Grubalskiego, w sensie tam gdzie jechałam, też tam mam obok alergologa, to właśnie jest taka bramka i tak przyjemnie było się schłodzić, chociaż przez tą sekundę. Chociaż wiadomo, to potem momentalnie wyparowuje i jest dalej gorąco, ale taka chwila ochłodzenia, o tak, idealnie. Dlatego teraz też pójdę się wykąpać i chyba wezmę lodowaty prysznic, bo w ciepłej wodzie bym po prostu już nie wytrzymała. Najgorsze jest to, a zarazem najlepsze, że wyszedł teraz trzeci sezon serialu 3%. Jakoś z miesiąc temu wyszedł piąty sezon Lucyfera, czy czwarty, a nie wiem. I jeszcze teraz wyszło Czarne lustro. I ja nie wiem, w co włożyć ręce. Oglądam po prostu jedno za drugim. Jeżeli będziecie chcieli filmik o usuwaniu ósemek, no to wam takowy nagram, ale jeszcze nie teraz, tylko jak usunę wszystkie już ósemki pozostałe. A niestety mam wszystkie do usunięcia. Czyli jeszcze 3 operacje. Dobra, lecę się kąpać, bo ja się naprawdę umiem rozgadać, a muszę się tak szybko ogarnąć. Dzisiaj naprawdę dzień zaliczamy do mega, mega, mega udanych. A teraz pora się pakować. Zobaczcie, już tutaj część spakowałam rzeczy, bo jutro wybieram się do tego alergologa i po prostu mama przejdzie autem, więc mogę no już jakąś tam część rzeczy zapakować do auta i wywieźć to do domu. No i wywiozę już jakieś tam ciepłe rzeczy, onesie, takie ubrania w sumie na zimę, jakieś kurtki zimowe, bo mi teraz tutaj to no kompletnie nie jest potrzebne.
ale moja ściana jeszcze zostaje do ostatniego mojego dnia w internacie. Ale mam ładny podkładzik. Tak generalnie spakowałam już większość rzeczy i więcej mi się nie chce. Jestem zmęczona. Się teraz naprawdę namachałam przez tą ponad godzinę pakując to wszystko i resztę już zostawiam na ostatni dzień wyprowadzki. I tak, że tego jest dużo, no patrzcie. Połowa pokoju wyniesiona w sumie. Tak, jedna torba, tutaj druga, trzecia, tutaj ciuchy, torba, pudełko po lustrzance, jakieś pudełka od Wery, co teraz pożyczyłam, a właściwie to chyba je wzięłam, bo nie wiem, czy je oddam. Pudełko po kąpie, jeszcze po reklamacjach go wiozłam, jak mi się zepsuł. No i pudełko na ciuchy z moimi ubraniami w sumie takimi jesiennymi. A teraz idę się kąpać i oglądać Netflixa. Wszystkie rzeczy już zniesione na dół i patrzcie, ile się miejsca zrobiło wolnego. Także zaraz już moja mama przyjedzie, zapakuję te wszystkie rzeczy, no i jadę do lekarza. Ja naprawdę potrzebuję coś na mój nos i jeszcze na oczy, bo oczy mnie czasami swędzą i tak porządnie mnie swędzą. Jeszcze wczoraj miałam całe czerwone na angielskim i do noska, no mój nosek jest taki biedny teraz. Już mi się wszystkie chusteczki pokończyły. Jestem po całym męczącym w sumie dniu. Do szkoły jednak na angielski nie pojechałam, po prostu no nie zdążyłam. I się okazało, że mieli jakąś diagnozę. Fajnie, ale raczej mi ona już ominie i nie będę musiała jej pisać, no bo kiedy? W piątek? W dniu wystawienia ocen? Szczególnie, że już mam wystawioną ocenę z angielskiego i no już mi się raczej ta jedna ocena no nie przyda. Zawiozłam też dzisiaj te rzeczy do domu. Częściowo je rozpakowałam, częściowo. Jeszcze muszę coś zrobić z zeszytami, z podręcznikami, jakoś je upchać do szaf na okres tych wakacji. Może też część wyrzucić, zobaczymy, co mi się przyda. A tak no to, no już mam spokój. Połowa rzeczy zwieziona, także no czuję się trochę spokojniej, bo serio, na raz by mi się nie udało po prostu zwieść tym wszystkim. Jeszcze mam cały czas całą szafkę jedzenia pełną i z tego akurat zadowolona nie jestem, no bo bez sensu mi wozić niezjedzone jedzenie do domu, no ale tak będę musiała zrobić. No i wiadomo, też lodówka dużo miejsca zajmuje, trzeba ją też będzie rozmrozić, w ogóle posprzątać cały pokój. I wszystko wskazuje na to, że będę w poniedziałek się wynosi tak już całkowicie z internetu, to znaczy zostawię sobie tylko koc do spania, prześcieradło, jakieś ubrania na jeden dzień i wszystko pozostałe już będzie wywiezione w poniedziałek. Może z poniedziałku na wtorek będę z Marcelą wieczorem sobie oglądać filmy, także akurat byłoby mi szkoda tak całkowicie się wynieść z internetu. We wtorek jeszcze pewnie gdzieś tam pójdę, no i we wtorek już całkowicie wrócę do domu. W ogóle bardzo ładna jest ta koszulka, ale jest jeden taki mankament, że to jest materiał, który się gniecie i trzeba go prasować. Skoro już kupiłam i w sklepie tego nie ogarnęłam, no to teraz będę musiała tak robić. Ale jest śliczna, taka ładna, delikatna, no. Chyba się dzisiaj znowu trochę spiekłam. Ja mam tutaj takie czerwone i twarz troszeczkę też. Najgorsze jest to, że od przyszłego tygodnia ma się zmienić pogoda. I jak będę w Kołobrzegu, to będzie około 20-21 stopni, a teraz jest po 33-34. Ale gdyby przez cały miesiąc, jak będę w Kołobrzegu, było tak jak jest teraz, takie słońce mocne, to bym po prostu wróciła opalona na czarno. Także dzisiaj już tylko odpoczynek. I właściwie już mogę powiedzieć, że mam wakacje. To znaczy chodzę do szkoły, ale tak naprawdę już prawie nic tam nie robię. Także lecę się teraz wykąpać, trochę odświeżyć. I przydałby się ten pokój tutaj przewietrzyć, ale po prostu się nie da, jest tak gorąco, nawet jak się otworzy i drzwi, i okno, to po prostu w dalszym ciągu jest taki zaduch, że normalnie chce się spać od razu i się nic nie da zrobić. W ogóle każdy dzień już mam zaplanowany do wyjazdu i nie narzekam na to, bo mam teraz może nie tyle co dużo czasu, ale trochę czasu, żeby się jeszcze ze znajomymi spotkać, żeby z nimi spędzić czas przed moim wyjazdem, no bo na trochę znikam stąd, z tych okolic, z Dolnego Śląska. Także muszę się jakoś ładnie pożegnać. Na wakacjach wiadomo, nie ma szkoły, także no jest fajnie, można się poobijać. Ale z drugiej strony będzie brakowało mi internatu i tak właśnie spędzania czasu z ludźmi na co dzień. To będzie przykre. A ja mam teraz jedną lekcję odwołaną. Nie, słuchawki mi poleciały. Potem wracam na dwa hisy i dzisiaj już wolne. Ale muszę zrobić zadania z matmy, no bo na ostatni dzień szkoły, dzień zakończenia roku szkolnego, mamy do oddania zadania z matmy. A to jest mój outfit dzisiejszy i w ogóle połowa nie jest moja.
Znaczy, stąd jest tylko koszulka moja, a spódniczka od Wery i buty też od Wery. Chyba skorzystam z okazji, z tego, że mam po prostu teraz trochę wolnego i się szybko wykąpię. Taki lodowaty prysznic dobrze mi teraz zrobi. W ogóle przez ostatnie kilka dni zimne prysznice ratują. Przyzwyczaiłam się już powoli do temperatury, jaką ma pewnie teraz Morze Bałtyckie. Musiałam sobie aż włosy związać, bo mnie tak grzały w szyję. I patrzcie, co zrobiłam jakoś przez wczoraj. Rozwaliłam rozświetlacz. Mi spadł na podłogę, no i się potłukł. Wzięłam sobie właśnie arbuza ze stołówki i tak go niosłam, że pobrudziłam sobie koszulkę i muszę się teraz przebrać. Przemyłam sobie szybko twarz wodą zimną, przebrałam się i lecę w kierunku miasta. Przeniosłyśmy się do środka, bo trochę się chłodawo zrobiło i w ogóle tak lunęło, a jestem tak cienko ubrana. To mam lody, żeby mi było jeszcze zimniej. O, patrzcie, to jest taki kotek, jak ja mam w internacie i on tu i tak ładnie się trzyma, a mój takie ma sparzone końce. I nie wiem, jak się moim kotkiem zajmować, bo tak ładnie wyglądał jak ten. No chyba, że jest po prostu nowy, po prostu ze sklepu. To też jest możliwe. Mój plan na jutro, w sensie zajęć w szkole, jest naprawdę, no, śmieszny. Inaczej tego nazywać nie mogę. Bo normalnie bym miała najpierw dwa angielskie, potem religię, dwa polskie i dwie matmy. Ale nie mam mojej pani od polskiego, czyli mam dwa angielskie, potem mam religię, potem kolejne dwie religie jako zastępstwo za polski. I mojego pana od matmy też nie ma, więc pewnie te lekcje będą odwołane. Czyli tak naprawdę bym mogła kończyć lekcje, no, po tych pierwszych trzech, w sensie po tej pierwszej religii, która normalnie jest planowo. I mieć już wolne, ale chyba tak na mnie zrobią, czyli będę kończeniem albo 12 jakaś, albo 12.45. Koniec lekcji dzisiaj, a to oznacza wakacje! To znaczy poniedziałku, wtorku już nie liczę, no bo wtedy jakby już lekcji nie ma. Cudownie! I też zmotywowałam się dzisiaj na lekcjach, na tych religiach, które były zastępstwami i zrobiłam wszystkie do końca zadania z matmy, także jestem z siebie dumna, już mam pustą kartę, wszystko mam zrobione w tym roku szkolnym i mogę się cieszyć dzisiaj dniem i najbliższymi dwoma miesiącami. Wczoraj kupiliśmy sobie z Marcelą miętę i taka dzisiaj była trochę padnięta po lekcjach, stawiłam ją do wody, no i już troszeczkę odżyła. I przeraża mnie sprzątanie tego pokoju i zwożenie się do domu w poniedziałek, bo tego wszystkiego jest tak bardzo dużo. Jeszcze trzeba będzie wypolerować jej wszystko, podłogi umyć, posprzątać kurze, pozamiatać i to no trochę czasu mi zajmie. A teraz chyba się tak zdrzemnę z godzinkę, bo jestem padnięta. Jeszcze mamy coś takiego do załatwienia przy wywożeniu się z internatu, przy wyprowadzaniu się. Taką jakby kartę obiegową i to polega na tym, że jakby się zdaje wszystko razem z firankami, no bo jak widzicie, u mnie firanek nie ma i po prostu muszę je też oddać. Jeszcze mam klucz do pokoju, do biura tam trzeba iść, stołówki, jeszcze trzeba iść do kasy szkolnej, żeby tam wpisali, że już jest opłacony internet i że już jest na czysto, więc takie tam rzeczy trzeba pozałatwiać. Książki oddać do biblioteki, ale to dzisiaj załatwiłam, a jeszcze muszę koledze oddać jego książki i zeszyty. A, dobra, to teraz jeszcze polecę to zrobić i pójdę spać. Mam takiego pecha, że rozlał mi się płyn do kąpieli po walizce, bo taki podróżny, mały pojemnik na płyny był niedokręcony, bo po prostu go dobrze nie zamknęłam i musiałam walizkę wymyć i wyprać. Także teraz zostawiam ją na weekend, żeby sobie wyschnęła. Ja się pakuję do plecaka. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Życzę wam udanego kolejnego tygodnia, no i udanych wakacji, ale będziemy się jeszcze widzieć, czy w przyszłym tygodniu, to do końca nie wiem, ale senatorium na pewno. Także do zobaczenia. Pa, pa!